Cześć, z tej strony Panda. Dziś jedziemy z unboxingiem nowego Collection Box z Lycanroc'iem GX. Żeby długo nie przeciągać, zobaczmy szybko, co my tu mamy. 4 boostery, dużą kartę i bardzo, bardzo grywalną promkę. A z tyłu krótki opis, co znajduje się w pudełku. Otwórzmy to szybko, żeby nie przeciągać. Otwieramy ładne pudełeczko i proszę. No i mamy ten sam defekt, który pojawia się wszędzie na forach, na fanpage'ach, w całych Stanach. Możecie na to zwrócić uwagę. Po wyjęciu karty okazuje się, nie wiem czy widać to na kamerze, tutaj, w tym miejscu jest nierówność, jest wygięta karta. Jest on związany z tym, że jak maszynowo była wkładana do pudełka, to w pudełku macie tutaj na dole takie wypustki, które trzymają tą kartę i po prostu na siłę maszyna wsadzała tą kartę do tego pudełeczka i ją wygięła. Co dziwne, nie pojawiało się to, nie zdarzało się to wcześniej, w poprzednich boksach. No a teraz w Sun and Moon, nie wiem dlaczego, mamy taki problem. Kod na pudełeczko, jeden booster z Fates Collides, jeden z Breakpointa i dwa z Sun and Moon, dobrze. No i duża karta idzie na bok. Zaczniemy może od Breakpointa, szybciutko, zobaczymy co się nam tam trafiło. Od 1, 2, 3, 4 Phantom z Ascension, Psyduck, Clefairy, Slowpoke, Luxray, Arcanine, Aromatis, Seaglyph, Drowsy, Deliquent. Gdzie ja zgubiłem rara? Luxray był rare. O, no litości. W takim razie coś źle robiłem z tym przełożeniem magicznym, które zawsze działało. A tak, zmienili liczbę kart w boosterze. To dlatego, ale to zmienili dopiero w Sun and Moon. Racja, niepotrzebnie przełożyłem teraz za dużo kart. I mamy teraz Fates Collide. Cotony, Coughing, Spong, Mincino, Diglett, Papitar, Wormadam, Loudred, rewersowy Mr. Mime i Mandibas jako rare. No, bardzo przeciętnie, / słabo. Mam nadzieję, że odbijemy sobie to w sumo. I tutaj 4. O ile dobrze myślę. Przełożymy 4 i zobaczymy, co z tego będzie. O, Eevee, bardzo dobrze. Dobra karta. Crabrawl, Mirani, Diglett, Alolański, Dupier, karta energii, Repel, Pelipper, Pokeball, rewersowy Drowsy, no Hariyama, pewnie 15. Tak to jest, niestety. Trafia się tego strasznie dużo, jak jakaś normalnie szarańcza. Ale dobrze przełożyłem, tak? To dobrze. Merani, Delpier, Bonsuit, Lilpup, Paras, Energia, Potion, Trambik, Golbat,
Wishwashi i Batyf. Nie wiem nawet co mogę powiedzieć. Bok słaby. Nie było tu nic ciekawego. Drowsy, Hariyama, Butterfino, śmiech po prostu. Mandip Bass, Luxray, no Delinquent Reversowy powiedzmy. Liczymy na to, że następny będzie lepszy. Zobaczmy promkę, czy mamy tutaj do czynienia z tym samym defektem. A nie. Tutaj, z tego co widzę, karta jest już prosta, idealna. Więc, no widać, nie zdarza się, nie w każdym boosterze, przepraszam, w każdym boksie mamy do czynienia z takim błędem, czy też defektem, ale jednak zdarza się. Ludzie na fanpage'ach, na forach piszą, że zdarza się to nader często. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że TPCI poprawi to w następnych boksach wraz z wypuszczeniem następnych promek. Zaczniemy znowu od Breakpointa. Kod na bok. Raz, dwa, trzy. Furfru. Kursula. Chikorita. Sidot. Gibu. Great Ball. O, rany. Reverse Volley. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gabite. Honecz. O, Gallardos. Nice. Na pewno zaczynamy dużo lepiej niż w poprzednim boksie. Zaczynamy dużo, dużo, dużo lepiej. Byleby tylko utrzymać formę. Raz, dwa, trzy. Kotoni. Solosis. Ulabi. Koffing. Mincino. Cincino. Wow, cała ewolucja. Helix Fossil Ammonite. Wigglytuff. Wigglytuff na rewersie. Serperia. No, tak sobie. Tak sobie. Ale jestem Gallardos. Jestem Gallardos. To bardzo dobrze. Zobaczymy, czy dostaniemy coś równie fajnego z sumo. Alolański Grimer. Rowlet. Drowsy. Cutiefly. Skarmory, Energia, Pelipper, Ultrabor, bardzo fajne, chciałbym na rewersie jakieś trafić, bo wyglądają naprawdę ładnie, Timer, no też piłka, Hariyama, o rany. Drowsy, Cutiefly, Skarmory, Bonsuit, Diglett, Energia, Pelipper, znowu Ultra Ball, Corsola, Stuful i Incineroar. Wow, ten boks jest naprawdę dużo, dużo lepszy niż poprzedni, pomijając te szarańcze, która się trafiła. Mamy tutaj Mega Gallardosa, Incineroara, który nie wiem czy wiecie, ale ostatnio idzie w górę. Jego cena, no, jego zainteresowanie nim rośnie. Myślę, że to głównie dlatego, że pojawia się strasznie, strasznie dużo grasowych deków wszędzie. I ludzie zaczynają doceniać jego atak i to, że będzie bił po weaknessie. Co więcej, za jedną ognistą energię jest w stanie naprawdę przywalić. No i można go potem wyleczyć jakimś Max Potionem czy czymś. To chyba tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak widzieliście, jeden box ssał po prostu.
dramatycznie, ale drugi był całkiem w porządku, drugi był fajny, z drugiego jestem bardzo zadowolony. I tyle na razie. Dzięki, że oglądaliście i do następnego wideo. Na razie.